małe miasteczko gdzieś po drodze. Gdzie po drodze? A no właśnie tam, Sanctuario de la Mariposa Monarca, czyli do rezerwatu motyli monarcha. A większa wieś, czy małe miasteczko, jest takie typowe. Typowe meksykańskie, powiedziałbym. Na pewno nie ma tu żadnych turystów. Mariposa Monarca. Witamy w sanktuarium. Na początku jesteś sprawdzony, czy przypadkiem nie wnosisz czegoś. Potem całego cię opryskują. Tutaj to, co możesz spotkać. Kojoty, węże, jelenie, traszki, orły. No i daj Boże, jak najwięcej motyli. Spacer pod górę polega na tym, żeby dostać się jak najwyżej. Żyją te motyle przez 9 miesięcy i przylatują tu od końca października do końca marca. Tutaj rodzą potomstwo i umierają, a młodzież wraca w rejon Kalifornii w Stanach i potem dalej w stronę Kanady. Dzisiaj jest 20 któryś marzec. Jest to ostatni czas, kiedy motyle szykują się po prostu do odlotu. Im wyżej, przy dobrej pogodzie jest cieplej i kwiaty nie są takie przekwitnięte. Stąd motyle mają się czym żywić. Motyle dorastają do 8-10 cm. Do życia potrzebują również trochę wody. Stąd w takim wilgotnym miejscu po prostu są u wodopoju. Jest ich tutaj mnóstwo. Można pojeździć na koniach i popatrzeć z grzbietu konia na motyle. A teraz spójrz do góry, na to drzewo i w powietrze. Te listki to są motyle. No moja mała, nie uciekniesz. Tak się chyba to robi po motylemu. Jak mówiłem, motyle przybywają tutaj, żeby wydać potomstwo, a potem kończą swój żywot i zostaje to w taki sposób na drodze. Tutaj następne dwa. Tutaj kolejne szczątki. Tutaj to samo. I tam. No, trochę ich tutaj jest. Przebywają te motyle do 12 sanktuariów. Policzono, że jest ich tu, przebywa ich tutaj około 120 milionów. Cztery sanktuaria są dostępne dla turystów. Dwa w stanie tych
tym, w którym jestem, i dwa w stanie Meksyk. Zachowaj ciszę. W tym miejscu jest jakieś 3300 metrów. Zapytasz może, jak się tu dostać? Ja wykupiłem wycieczkę w Morelia i przyjechałem przez 3 godziny samochodem do sanktuarium, które nazywane tu jest El Rosario. Tam trzeba niestety samochód zostawić i pójść pieszo, no gdzieś 3 km, tylko pod górę. Osiągnie się gdzieś około 3300 metrów, a wszystko mniej więcej w takiej okolicy. Najpierw sosny, a później tutejsze świerki.